Witajcie, mnóżki, z tej strony Trawalon, w kolejnym odcinku z Hardzone 4. Nam pod Kiesel Redux, Polska A do Z, Wielka Lechia. W ostatnim odcinku udało nam się pokonać Niemcy i tak naprawdę musimy tylko dobić resztę tutaj ich sojuszników w Europie. A tak to już podzieliliśmy większość Europy. Tutaj mamy możliwości oczywiście różnych, że tak powiem, do wykonania. Więc tak, wyzwalamy ich, dalej tych. Wyzwolimy w takim razie południowe Niemcy. Ten przeklęty portret. Jest przeklęty portret. O mój Boże. Okej. I będziemy próbować tutaj jakoś tutaj dołączyć. Gafflanders. Oczywiście, że tak. Tutaj dołączyli sami do wojny, więc mi się to podoba. Czy coś jeszcze? Reclaim Vilnius. Możemy zaatakować Wilno. W ogóle śmieszna jest ta sprawa, że wcześniej mi dało, że mogłem zaprosić ich do frakcji, ale tym razem będziemy atakować tutaj innym kierunku. Jak na razie musimy się oczywiście zająć tymi, bo tutaj jest dużo jakiejś dywizji. Tutaj wysyłają nam rzeczy, które mogą być przydatne, ale nie muszą być. My już idziemy tutaj na granicę z Niderlandami i będziemy próbować tutaj jak najwięcej zyskać. Na szczęście jesteśmy w takiej pozycji, że aż tak nie jest, że tak powiem, możemy przejąć tutaj, ale czy uda nam się, to zobaczymy oczywiście. Aktualnie sobie tylko rozdam medale, ponieważ chcę mieć te bonusy do supply. A tak, to jeszcze mamy kolejne, więc tak, sprawa tego oczywiście, że przyjmiemy. Tak, wyzwolimy niepodległe północy i to idzie do nas. Nice. Oczywiście musimy jeszcze raz zrobić front. Tutaj trochę nam zostało. I no, zrobiliśmy tutaj taki, że tak powiem, rozbiór Niemiec. Chyba nam trochę fabryk zmniejszyło się, tak więc będziemy musieli jeszcze produkcję nieco zmienić, ale już nie możemy atakować. Wyślimy tylko samoloty nasze i powinniśmy szybko tutaj wszystko przyjąć. Czy jeszcze jest West Prussia? Tak, dostajemy claim na West Prussia. Tutaj. Claim? Po co mi claim? Szkoda, że nie działa mi ten transfer tool, to bym sobie wszystko naprawił, a tak to. Tak, to mamy takie głupie rzeczy. Bo tutaj co mamy? To jest Occupied, to jest Occupied. Occupied? Mieliśmy Assimilate. Nie wiem, dlaczego ktoś myśli, że Assimilate to jest claim najlepszy. Chyba, że po pewnym czasie nam się tutaj zmienia. Okej, Niderlandy upadły. Tutaj nam nieco dywizji wraca. Te dywizje możemy na razie postawić tutaj na Galicji i albo nie. Możemy porobić duży front? Nie, nie możemy tak łatwo. Chodzi o to, że moglibyśmy o tak postawić. Później jak przyjdzie co do czego, w ogóle zrobiliśmy ProGamer Move, jak co do czego przyjdzie, to po prostu tutaj jakoś pozałatwiać. Dobra, wchodzimy. Zobaczcie, teraz przebiliśmy się i w środek weszliśmy państwa. Tutaj mamy jakieś bonusiki, więc możemy wziąć. W ogóle same dywizje z nami się tworzą, to znaczy, że mamy dobrą produkcję, tylko że ona jeszcze, że tak powiem, jest przedwojenna. Ale jest, nie okej.
sobie Flandria. Flandria idzie dla nas. Dlatego, że... No tak. Tutaj... że tak powiem... no faction and tent. Niderlandy był w Entencie, my walczymy z Ententą. Tak, walczymy z Ententą. Czyli ci byli w Entencie? O mój Boże. Dobra. Póki co tutaj się zajmijmy wszystkimi tymi dywizjami. Jeżeli nie możemy zaatakować. Jest zbyt dużo jakichś małych, tak powiem, okrążeń czy czegoś takiego i to jest trochę denerwujące. Jest coś białego nawet, nie wiem co to jest, to białe. Co to jest? Austria. A więc najpierw Walonię tutaj wykonajmy. Wykonaliśmy. Bierzemy ją. I wszystko tutaj chyba pokonaliśmy. Nie mamy tutaj żadnych wrogów. Jeszcze. Tutaj mamy Kubę. Żeby wejść tutaj? Nie, nie możemy. Ok, w takim razie wracajcie tu. I zobaczymy, co tutaj możemy. Możemy tutaj oczywiście wyzwolić Belgię, więc wyzwolimy jedną Belgię. Okej, się nam wyłączyło. Coś możemy tutaj przekazać, jakieś terytoria, czy coś takiego. Nie, ale widzę, że oczywiście co będą robić nam? Desantować się. Okej, w takim razie musimy wziąć jedną armię. Która będzie się zajmowała desantami. Okej, Riga upadła. Was, co ja mogę zrobić z Ligą? Nic nie mogę. W takim razie... Jak to wygląda? Riga tak naprawdę była tutaj... Latwia tak naprawdę to załatwiła. Więc Riga wraca do Łotwy. A my... Dajemy sobie produkcję tego. Tutaj zmniejszamy tą produkcję. Możemy zwiększyć produkcję czołgów. O. Więc póki co musimy się zająć tutaj najpierw ogarnięciem tej wojny tutaj, znaczy wojny tej, tych desantów. Później nasi sojusznicy zapewne będą nam pomagać, ale na razie nie mogą. My mamy zbyt małą armię, szczerze powiem, żeby tak powiem wziąć wszystko na swoje barki. Jak to wygląda? Powiedzmy sobie, że te tereny są polskie. Mamy dosyć dużo fabryk, więc więcej fabryk militarnych. Jak to wygląda? Możemy więcej tej dywizji. Trzy dywizje niech się robią. Okej. Tutaj kolejnego generała, jakiś pod atak. I ty co masz? Combine Arm. Nawet dobry to jest. Dobra. Więc się zajmiemy jeszcze medalami, jak zwykle. Tutaj kolejny to jest, o ten medal jest dobry. Białego Orła. Bo dzięki temu tracimy mniej doświadczenia. Jak sami widzicie, to jest minus 25%.
Pomyślcie sobie cztery takie medale. Okej, okay. Ty dostajesz Virtuti Militari. Ty dostajecie też Virtuti. No tutaj dużo na Niderlandach dostali. Okej, okay. Jeżeli ktoś nam wysyła sprzęt, to chętnie weźmiemy. Ale nie będziemy brać tego. Nie wiem nawet kiedy... Kiedy to się stało, że... nas zaatakowali. Czy coś tutaj możemy porobić? Znaczy się... Boję się, bo... Tutaj jak sami widzicie... O, część ich jest w ogóle wolna, więc... Nawet nie są w Entancie. Francja sobie jakoś tam radzi, więc... Northern France. Tutaj. Oni są w wojnie, więc... Nie podoba mi się to, że tutaj Francja tak bardzo wchodzi, więc wydaje mi się, że będziemy musieli, że tak powiem, pomóc najpierw Francuzom, jeżeli chcemy w ogóle cokolwiek zrobić. Trzymanie dywizji na tej granicy może nie być odpowiednie. Dobra, niechaj tutaj wszyscy tu się wybiorą, niechaj ćwiczą. To jest Belgia z Whitepiece'ową. Czego Belgia sama z Whitepiece'owała, że tak powiem, będąc naszym sojusznikiem? Okej, okay. To by się przydało. To możemy w sumie wspomóc. Wspomóc znaczącą Francję samolotami. Tak, to widzę, że jeżeli tutaj wszystko pójdzie tak jak myślę, to moglibyśmy zrobić coś takiego, że w pewnym momencie po prostu oni tutaj przyjmują wszystko, a my się zajmujemy tutaj, wiecie, przejęciem Francji. Czy się zaatakowanie komuny na obecnym poziomie jest 4 na 20. Jej jest tylko trochę. Estonii niby jest, że tak powiem. Trochę granicę mamy dziwną. Ale możemy spróbować. Jak tam dywizję się zrespią, to wtedy wspomożemy front tutaj i spróbujemy pokonać Francję. Trochę nas powkurzali, więc mamy prawo to zrobić. Na odwrót. Tutaj samoloty jednak... Masz los. Antanta to ma sporo tych samolotów. Tak, Northern France. Tutaj. Myślałem, że to Belgia. To ci... Okej, czy coś tutaj możemy porobić? Możemy trochę porobić. Niech się tutaj ćwiczą dywizje i niech przestaną. W międzyczasie zobaczmy, czy możemy sobie z
pomóc te dywizje cerne. Okej. O. O. Akurat to, co chcieliśmy. Okej, wy jesteście... Nie, jeszcze nie jesteście. Nie, to zajmie 20 dni, ale... Czy Luksemburg może... Jak przyjmiemy Luksemburg... Okej. O, no właśnie. I już jesteśmy w wojnie. Dobra, nice. Widzicie? Nawet nic nie musimy zrobić. Oni sami weszli do wojny. Okej, okay, czy jesteście? Nie, no to w takim razie wzywamy was. Nie chcecie. No nie dziwię się. Tutaj. A chcecie? No tak, zgadzamy się na to. Was też wrzucamy do wojny. No i okej. Ja powiem, nie spodziewałem się, że są, będą tacy chętni. Szczerze, jeszcze walczymy, będziemy walczyć przeciwko całej Antancie, ale... taka mała rzecz. Okej, więc tak, wy możecie wracać. W takim razie. Jeżeli już przyjęliście tutaj Łotwę. No nie powiem, dziwnie się złożyło. Tutaj widzę, że nasze dywizje trochę powariowały. Ale jeżeli się przebijemy przez to, to powinniśmy sobie jakoś poradzić. No właśnie. No i tutaj przyjmujemy jeszcze sprzęt, zabieramy im. To mi się podoba. Ok, przyjmijcie jeszcze to i w takim razie jedną linię frontu zrobimy. Ok. Czy tutaj nie mają jakiegoś właśnie force, że tak powiem, mieli trzeci poziom wojny? Okej, okay, wejdźcie do wojny w takim razie, jeżeli chcecie. Nie, white piece'ów nie chcemy. No i znowu dostajemy masę fabryk. To mi się podoba. Samoloty nam trochę się niszczą, ale... Nie powiem, nie jest tak źle. Tutaj naprawdę walczymy przeciwko dwóm Francją, więc ojaż, Masilos, tamci to wystawili tyle samolotów, że się nie dziwię, że Francja nic nie może zrobić. Ok, destroy their food to destroy their homes. Ok, kolejna doktrynka. Nie powiem, teraz jesteśmy w momencie, kiedy trudno określić, co się dzieje dokładnie. Możemy już elektrownie jądrowe budować. Lepsze karabiny zawsze. Mhm. Ok, tutaj widzę, że możemy dać więcej. Tak naprawdę myślę, że więcej żołnierzy nic nam na razie nic tam nam nie pomoże, ale musimy sobie ogarnąć te, wiecie, te wszystkie plany bitewne. Więc ogarniamy je na nowo. No, Francja to już powoli upada, komunistyczna.
Ale mamy taki problem, że tak naprawdę jesteśmy w wojnie ze wszystkimi dookoła. Jak wygląda tutaj, jak powiem, teraz wszyscy się tak organizują w powietrzu, to my po prostu padamy. Ale przyjmujemy tutaj. Brytów w tej Bretonie, więc to mi się podoba. No i chyba powoli wyzwolimy tutaj Francję, tak, wyzwolimy, no zaatakowaliśmy ją, bo walczyła między sobą dwie Francje. A tutaj widzę, że już się desantują, więc szybko idzie. Idźcie tutaj, pomóżcie naszym sojusznikom. Tutaj Bretonia powoli pada, mam jakieś decyzje. Okej, mamy coś, jakąś mechanikę, chyba żeby Francję skapitulować. Okej. Pierwszy raz to widzę, bo ostatnio to było tak dużo jednostek tutaj, że nic nie mogłem zrobić. A widzę, że tak naprawdę wypieramy. Widzę, że siła Jezusa jest zbyt wielka nawet dla nich. Okej. Czy coś tutaj możemy robić? Dalej robimy to. Ogólnie przypominam, że nasze samoloty to są jakieś takie starsze modele, więc jeżeli się dziwicie, dlaczego nie mam już samolotów, to dlatego, bo nie robiłem żadnych nowszych. Eastern Germany pokazywał, ale chyba nasi sojusznicy się nim zajęli. Offensive. Tutaj możemy dalej to robić. Jak to wygląda z tym? W takim razie pójdź tutaj, bo musimy już sobie nieco ich zająć. Ja bym to wyzwolić, tylko że nie są frakcji, więc ci nie da. Descent Northwestern. Okej. No i tak to będzie wyglądało, że ja po prostu będę patrzył, gdzie się desantują, po czym będę tam szedł. Okej. Jeszcze pomyśleć, że całe Włochy muszą jeszcze przejść. Dosłownie w drugą stronę idziemy. Armia Andersa idzie w drugą stronę. W ogóle 36. The current legacy of the coming France. 36. A my po prostu wcisnęliśmy przycisk. Okej, jak to wygląda? Mamy kolejne medale. Oczywiście, że uwielbiamy dawać medale. I też uwielbiamy to, dlatego że przecież mamy tyle political power, bo każdy kolejny medal kosztuje nieco więcej. Okej, tutaj organizację, w takim razie dajemy. I tutaj militari. Tutaj widzę, że już ekran nieco szaleje. A możemy jeszcze dać jeden. I tutaj militari. Właśnie, ile virtuti militari rozdajemy? Aż mi się przypomniała historia, co ostatnio oglądałem na temat generała, jednego z tych właśnie wataszków w Chinach, że skończyło mu się złoto na medale, więc z plastiku, znaczy się plastiku, z tego takiego właśnie aluminium po paczkach, papierosach robili. Okej. Okay. Forsa tak, dlatego że dosłownie oni tutaj opadają. Kto ich zaatakował i dlaczego? Austriacy na naszym terenie. Okej, okay, Węgrzy. Tak, tutaj się nam już powoli zmienia. Belgia. Nie, Belgia nie dołączy do wojny. Jeżeli chodzi o to, jak to my zrobimy z Wielką Brytanią, to niech cud nam pomoże. Szczerze, powinienem zbierać marynarkę. O, masz ci los.
Zapomniałem. Dobra. Pytanie jest, czy to my robiliśmy, czy nie. To nie my. Komuna to zrobiła. Zapomniałem brać marynarkę. Okej. Okay. O, dobra. Jeżeli uda mi się kogoś dużego rozwalić, to oczywiście, że jego marynarkę. Okej. Okay. Tutaj kolejni. Malta i Union of... Malta i to... No niestety, to... Islandia została przyjęta przez Wielką Brytanię, czyli Kanadę. Nie pamiętam ich wszystkich. Kanada, czyli set. Tak. A to przez, zapewne przez Francję, która ma NFA. Niektórzy mają dziwne. To więc, no jeszcze, niestety muszę się... Okej. Okay. I włączamy. Więc jak to wygląda z tym? Mają 0. I co to nam da? Nie wiem. Okej, okay, więc w takim razie tutaj tylko wykończmy ich. Widzę, że się zdesantowali. Więc musimy wysłać naszą armię tutaj. To Francuzi, trochę sporo ich jest. Ale powinniśmy sobie poradzić, więc ja się nie martwię. Teraz to musimy się martwić o to, że tak naprawdę tutaj front już idzie na Włochy. Więc to może być jeden z problematycznych frontów. No nie powiem, ciekawie się zapowiada. Tutaj nam samoloty. Właśnie z samolotami niszczą. Zajmijcie się tego na force attack. Będzie akurat easy. Ale teraz musimy walczyć z Włochami. Którzy nie muszą być aż tacy słabi. Ale mocni to też nie są. Dobra, póki co próbujemy tutaj jak najwięcej przyjąć terenu. W takim razie wracajcie tutaj. No i na tym zakończę ten odcinek. Już się dobrze zapowiada. Muszę jeszcze uważać na Rosję, która potrafi zajść od tyłu. Więc był z wami Trehol. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu. Jeżeli wam się oczywiście spodobało, to zachęcam jeszcze do, że tak powiem, zasubskrybowania i oglądania karty społeczności, bo jestem tam na niej dosyć aktywny. Był z wami Trehol. No to cześć!